Ale ten, co na ostatnim locie bym ją załatwił, o mistrza, no ale... O mistrza by cię załatwił. Z dwóch lotów mój gołąbek u kolegi siadał czołowo, jakoś tam drugi, trzeci, nie? Czy jakoś na tak? Szwicy, a na ostatni lot go zatypował do typowanych. No i... 14 seryjnych było, 15 brakowało i właśnie tego. No i przyleciał jako 50. Najśmieszniejsze w tym, czy 60. Najśmieszniejsze, że jeszcze zrobił konkurs. Witam kolegów hodowców. Dzisiaj odwiedziłem mojego kolegi Zbyszka troszki z oddziału Gaszowice 0116. O, tu jesteśmy przed jego kolekcją pucharów. Pokażę wam, jakie zdobył przez ostatnie lata. Idziemy tutaj do gołębnika samczyków, gdzie jest przedział samcy. O, tak nietypowo z boku, bo nie wszyscy tak mają zrobione. Korytarz i są małe przedziały. Ty, a te numery ci się zgadzają, czy musisz na nowo pisać? Większość się zgadza, bo bardzo mało stracił w tej roku. No. W gołębiach dorosłych jest stracił zaledwie 18 gołębi, idzie pojeść. To na taką ilość sobie wycelą, to bardzo mało. No bo fajnie to wygląda, tylko teraz przegumowywać na nowo. Szlifierka i zmienione numery. Coś trzeba będzie zetrzeć na pewno. No bo i tak temu się pytam, czy to może aktualne. No widać cele porobione, siedzą samczyki. Mamy samczyki. Co to masz za gołąbka? To też jest taki nowy nabytek. Poznaliśmy się przez gołębia też. Od kolegi Tomka Bawrana z Limanowa. Jego gołąbku został po trasie u mnie kiedyś, 2 lata temu. No i w dowód przyjaźni wymieniliśmy się gołębiami. No tu jest jego jeden. Zostały jeszcze 2 samiczki. To jest roczniak teraz. Roczny. Jak się spisywał na lotach? No, bardzo dobrze, bo i pierwszy konkurs wyskoczył u mnie w oddziele. O. Drugi na rejon. No, bardzo dobrze. Jego samiczka jest nawet najlepszą w rejonie u mnie, to jest drugim lotnikiem. No, myślę, że znajomość zaowocuje kiedyś bardziej, bo na młode to jest na młode, ale na stare myślę, że też będzie dobrze. No tam mają ciężkie tereny, no Limanowa, góry, to zaś gołąbki trochę twardsze. Coś przyda się utwardzić, czy na długie loty, bo mam tam znajomych, to wiadomo, że tam w góry, w mgły, to te gołębie muszą też być specyficzne, co się przydaje na ciężejszych lotach na pewno. Tam jakiś rudy, szary. No, samiec siedzi. Półbrat tej samicy, co była tam pokazano. Tu jest następny półbrat. Też rudzielec. Też rudy. No, rudy też są. To są gołębie od kolegi z odcinnego oddziału, Leona Barnabasa z Rudych. No, też jakby nie leciały, to nikt tu nie ma. Musi się coś tam zawsze pokazać z tego, żeby to było u mnie na gołębniku. O. To też nowy nabytek, tak? Od mula. Ja, to jest. A, samiec. Uważam, że jest bardzo fajny będzie. Bo 3 nagrody, bardzo fajne. A, ale plecka ładne. Jak to dalej się z tego ukaże. Tak sobie zajrzymy. Tu mamy kolejnego samczyka. No i tu kolega Zbyszek postanowił, zresztą ma taką strategię. Na młode bardzo dobrze leciały, ale jak żeśmy rozmawiali, to nawet z nich dla siebie młodych nie będzie wypuszczał. Dopiero jak się sprawdzą jako gołębie dorosłe, no to z tych gołębi pójdą młode na gołębnik. Praktycznie lotowe gołębie muszą się najpierw wykazać. Nie przez jeden sezon, ale przez 2-3 sezony, zanim to wprowadzisz do hodowli, nie? Jak już będzie wiadomo, że i nas młode lecą loty, na stare loty się pokazują, to dopiero, także tak jak kolego mówiłem, mimo że bardzo fajnie leciały, to dla siebie z nich młodych nawet nie wypuszczasz, co? Raczej nie będzie, bo u mnie te gołębie, to są z tego młode wypuszczone do mnie, to muszą ja zrobić wynik, a... Żeby wynik zrobić, to muszą lecieć. W tym roku mi się jako tako udało i na młode, i na stare bardzo dobrze lecieć, bo wygrał i na młode, i na stare w oddziele. A w okręgu też, jak tam w okręgu? W okręgu mistrza, wicemistrza okręgu w MP. W młodych, nie? W młodych. A w zeszłym roku też wysoko było. W zeszłym roku pierwszy był. W okręgu. Ja. Także
tu w okręgu Śląsk Południe, bo nie wiem czy mówiłem, kolega lotuje oddział Gaszowice, należy do okręgu Śląsk Południe, także drugi rok z rzędu w pierwszej trójce okręgu, także to nie jest przypadek, żeby mieć takie wyniki, ale no każdy gołąb, który jest wprowadzany do hodowli, mimo że jest tu widać dużo nabytków, szuka się cały czas tych dobrych, najlepszych gołębi, to szuka się, wypróbowuje i dopiero jak się gołąbki sprawdzą, no to dopiero będą wprowadzone do dalszej hodowli, bo oczywiście kolega ma rozpłodówkę. Też jest twoich gołębi. To masz z moich coś, ja? Tych gozarów. A, tu jest szek. No zrobił fajną historię, nie? Ten gołąbek ode mnie, bo znaczy trochę żeś na niego naprzeklinął, nie? Bo ten, co na ostatnim locie by mnie załatwił, o mistrza, no ale... O mistrza by cię załatwił. Z dwóch lotów mój gołąbek u kolegi siadał czołowo, jakoś tam drugi, trzeci, nie? Czy jakoś na tak? Szpicy, a na ostatni lot go zatypował do typowanych. No i... 14 seryjnych było, 15 brakowało i właśnie tego. No i przyleciał jako 50. Najśmieszniejsze w tym, czy 60, najśmieszniejsze, jeszcze że jeszcze zrobił konkurs, także, ale kolega trochę na mnie naprzeklinał, chyba, że mu jakiegoś dziada dałek, który jak nie trzeba, to na nieseryjnego siada pierwszy, drugi i czołowo, a to był taki późniejszy gołąb, to nie to był późniejsze młode, no. To późniejsze młode, bardzo fajnie się spisywał, a na ostatni lot, jak Zbyszek mu zaufał, no to go prawie by w konia zrobił i do mistrzostwa oddziału, ale nie zawalił, w końcu się udało, nie? No, 15 się udało wywalczyć i wygrać. 15 wtedy zrobiłeś? 15 na 15. No, 15 jest typowanych, jak ciężko zrobić typowane, 15 typowanych i 15 zrobiło konkurs, no ale co się dziwić, jak się wkłada, nie wiem, 60 parę gołębi, 64 gołębie i robi się 60 konkursów, czy w tym roku miałeś lot? W tym roku było 68 włożonych. 64 konkursy. 68 włożonych, 64 konkursy, także no chyba nie trzeba nic więcej mówić o wynikach i o gołąbkach, które tutaj są. Może kolega, bo nie pamiętam na pamięć, powie swój numer telefonu, jakby ktoś chciał się skontaktować i zapytać. Pamiętasz swój numer? 503 836 215. Także to jest numer kontaktowy do kolegi. Tutaj jakby ktoś miał jakieś pytania, bo oczywiście można by dużo opowiadać o karmieniu, o prowadzeniu, kolega też jest sędzią tak samo, także znamy się i będziesz na ogólnopolskiej oceniał. Będę na ogólnopolskiej. W zeszłym roku też oceniałeś, nie? Tak. Także kolega i na ogólnopolskiej wystawie ocenia gołąbki za standard, także ta budowa też jest ważna, chociaż budowa standardu, a budowa do lotu to też trochę dwie różne rzeczy, nie? Musi być ładny, ale... Albo standard, albo lotnik. No, albo standard, albo lotnik. Tu masz stan. A tu masz też starego. Ja już starszy gołąb, ale jeszcze nie powiedzieć, jest dobry. Bo jak tu jest, został na zimę, to musi być dobry. Ile lotni? Ten nie ma, on jest 17 rocznik. No to nie jest stary, to jest to 3 latek, nie? 3 latek. Znaczy, ty starasz się zostawić młode gołębie i te stare. No, jak już się gołąb wykazał, to idzie do rozpłodu. No, na gołębniku muszą się sprawdzać nowe nabytki tutaj z hodowli. Także pozdrawiamy tutaj wszystkich kolegów hodowców. Życzymy sukcesów w nowym roku, żeby każdy swoje marzenia w lotach spełnił. Tu także ty będziesz na ogólnopolskiej wystawie? Będę. W jaki dzień? To znaczy w czwartek na ocenie, a w sobotę na zwiedzaniu. No, także kolega też tam w sobotę, może go tam gdzieś złapiecie, czy sobie przedzwonicie, także pozdrawiamy tutaj wszystkich kolegów hasłem dobry lot. Dobry lot. I do usłyszenia. Do usłyszenia.